Na wydarzenia w telewizji Zabrze zaprasza Natalia Gach. Czwartek, 1 października. A co w dzisiejszym programie? Za nami druga edycja akcji Zabrze nie tylko na weekend. Zabrze stworzył przemysł. I to my podczas tej wycieczki artykujemy. 1 października to Międzynarodowy Dzień Kawy. Dziś świętują wszyscy, którzy uwielbiają ten napój. Też najważniejsze to działa przeciwko zachorowaniu na cukrzycę typu drugiego. W ramach Światowego Dnia Turystyki odbyła się kolejna edycja akcji Zabrze nie tylko na weekend. Tym razem zainteresowani mogli wziąć udział w wyjątkowych wycieczkach i poznać historię miasta. Zabrze nie tylko na weekend to akcja mająca promować miasto wśród mieszkańców oraz zachęcać turystów do zapoznania się z bogatą ofertą Zabrza. Pierwsza edycja odbyła się na Zamku Ogrodzieniec. W ramach kolejnej wszyscy zainteresowani mogli wziąć udział w specjalnych wycieczkach po mieście, które doskonale wpisały się zarówno w Światowy Dzień Turystyki, jak i Święto Miasta. Święto Miasta w tym roku wyjątkowo bardzo skromnie. No jak wszyscy wiemy, musimy uważać, no ale jakieś drobne elementy udało nam się wprowadzić, między innymi wycieczki po mieście z przewodnikami, którzy na co dzień pracują w Muzeum Górnictwa Węglowego, na pewno będą niezwykle interesujące i cieszę się, że tak duża grupa mieszkańców Zabrza zdecydowała się pospacerować w ten miły niedzielny poranek po Zabrzu. Śladem Donesmarków, czy place mają tajemnice od bohaterów do De Gaulle'a oraz architektura nieoczywista, czyli zabrzański modernizm. To nazwy tras, które można było zwiedzić z przewodnikiem i poznać niezwykłą historię miasta. Byłam pierwszy raz na żydowskim cmentarzu, który dla mnie był wielką magią. Nigdy tam nie byłam, jakoś nie było sposobności. Ale nie tylko to zauroczyło mnie. Wiele ciekawych informacji dowiedziałam się na temat Zabrza, na temat tego, kto tu był władcą, powiem, tych wszystkich miejsc, jak Huta Zabrzańska. I takich wycieczek więcej, naprawdę. Może zmęczenie jest, ale zarazem jestem bardzo wzruszona i z podziękowaniem dla tych, kto to zorganizowali. Zabrze stworzył przemysł. I to my podczas tej wycieczki artykujemy, a w tamtym czasie tym takim głównym animatorem tego przemysłu to była właśnie rodzina Donesmarków. Śladami Donesmarków idziemy i po prostu zobaczymy. Ja nie pochodzę z Zabrza, więc nie znam historii. Zobaczymy, czego się dowiemy. Znaczy ja tam trochę znam już tą historię Zabrza, już tutaj mieszkam dosyć długo, ale chcemy pogłębić to zawsze coś nowego, bo oni jednak bardzo dużo zrobili, tu rozwinęli w ogóle ten region Zabrza, więc no idziemy z myślą, że dowiemy się czegoś nowego. Myślimy, że to będzie bardzo dobry pomysł w ogóle na spędzenie niedzieli. Organizatorem akcji Zabrze nie tylko na weekend jest punkt informacji o mieście. Miłośników kawy nie brakuje. W końcu to jedna z najpopularniejszych używek znana od setek lat. Nic dziwnego, że doczekała się swojego święta. 1 października obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Kawy. Kawa to drugi po ropie naftowej najbardziej pożądany surowiec na świecie. Wielu nie wyobraża sobie poranka bez filiżanki tego gorącego napoju, a to wszystko ze względu na jego właściwości. Kawa ma na przykład działanie przeciwnowotworowe, również zapobiega chorobom układu krążenia, tak jak zawał serca, jak udar mózgu, również ma działanie przeciwmiażdżycowe, też wspomaga u niektórych koncentrację, poprawia humor. Też najważniejsze to działa przeciwko zachorowaniu na cukrzycę typu drugiego. Nic więc dziwnego, że ponad 80% Polaków pije kawę każdego dnia, a połowa z nich nie poprzestaje na jednej filiżance dziennie. Dla osób zdrowych dorosłych bezpieczna dawka jest do 400 mg dziennie kofeiny i to jest mniej więcej 3-4 filiżanki, maksymalnie 5, gdzie pojemność takiej filiżanki to jest około między 80 a 120 ml. Tak, piję bardzo dużo kawy. Czasami zdarzało się nawet 6 kaw dziennie. Będąc Włoszką, to zdarza się tak. Zdarza się, że 4. Ale zazwyczaj wolę tak sobie z dwie, na spokojnie. Najczęściej sięgamy po kawę białą albo klasyczną, czarną, ale wybór jest dużo większy. Klasycznie americano, czyli czarną kawę, jest również cappuccino, czyli kawa w mniejszej filiżance na pojedynczym espresso ze spienionym mlekiem. Mamy też flat white'a, czyli tutaj też mała kawa, natomiast podwójne espresso i mleko, w związku z czym tutaj już mamy takiego mocniejszego kopa. Kolejno serwujemy też latte, a mocha jest to po prostu latte z syropem czekoladowym. Cappuccino, uwielbiam cappuccino, tak. Piłabym tylko tą kawę, bo daje dużo szczęścia, no i pobudza. Najczęściej czarną, ale bardzo lubię cappuccino, wiadomo, i mochę, bo jest z czekoladą, więc łączę dwie miłości od razu ze sobą.
Obecnie ta tendencja troszeczkę się zmienia w kierunku czarnej kawy americano i też coraz więcej Zabrzanów przekonało się do kawy z przelewu, czyli parzonych metodą alternatywną. Niemniej jednak wydaje mi się, że i tak jeszcze tym pionierem tutaj jest latte. Badania pokazują, że statystyczny Polak spożywa około 3 kg kawy rocznie. I nic w tym dziwnego, przecież to jeden z najlepszych i najpopularniejszych napojów energetyzujących, który stanowi nie tylko źródło energii, ale też przyjemności. Zatem na zdrowie! A jak co czwartek, zapraszam Państwa na przegląd lokalnej prasy. Jak zwykle zapraszam Państwa na krótki przegląd prasy. Zaczynamy od nowin zabrzańskich. O zabrzańskim centrum przesiadkowym można już pisać bez znaków zapytania, bez cienia wątpliwości. Powstanie i to na pewno. Na jego budowę miasto dostało niemało, bo 96 milionów złotych z unijnych funduszy dzielonych przez marszałka województwa. Całość przedsięwzięcia będzie kosztować około 120 milionów złotych. Gdy będzie gotowe, radykalnie zmieni się wygląd kilku głównych ulic w mieście, ale nie tylko. Z komunikacji publicznej w komfort warunkach niebawem będą także korzystać pasażerowie w Rokitnicy. Koniec inwestycji zaplanowano na 2023 rok. Dla kinomanów mamy dobrą wiadomość. Trwa miesiąc polskiego filmu w Planet Cinema. Do obejrzenia aż 7 najnowszych krajowych produkcji. Wśród nich 25 lat niewinności, sprawa Tomka Komendy w reżyserii Jana Holoubka. Tomasz Komenda miał 23 lata, kiedy został zatrzymany, wtrącony do więzienia i oskarżony o morderstwo. Kolejne ekspertyzy potwierdziły jego udział w zbrodni, a wszelkie dowody działały niestety na jego niekorzyść. Przez blisko 2 dekady uwięzienia był bity, zastraszany, upokarzany i zdany tylko na siebie. W końcu, po 18 latach odsiadki, na jego drodze pojawili się prokuratorzy i policjant, którzy postanowili odkryć prawdę stojącą za zagadkową sprawą zatrzymanego. A więcej na ten temat w nowinach zabrzańskich, a najwięcej to w kinie, więc proszę koniecznie skorzystać z tego miesiąca polskiego filmu, bo warto. Jak pisze Głos Zabrza i Rudy Śląskiej, oddano do użytku filię żłobka miejskiego w odrestaurowanym budynku przy ulicy Niedziałkowskiego 2. Dzięki uruchomieniu tej placówki utworzonych zostało kolejnych 40 miejsc dla dzieci. To inwestycja, która umożliwia stworzenie komfortowych warunków opieki nad dziećmi i pozwala wielu rodzicom na powrót do pracy. Dzięki wykonanemu remontowi przywróciliśmy także dawny blask obiektowi, który wpisuje się w sąsiedztwo pięknie zagospodarowanego placu teatralnego w centrum naszego miasta, podczas uroczystego otwarcia prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, a te słowa spisuje Głos Zabrza i Rudy Śląski. I jak zwykle tradycyjnie zapraszam Państwa do czytania naszego Zabrza samorządowego. Wróćmy może do tematu, który jest bardzo istotny. W ankiecie przeprowadzonej z okazji 30. rocznicy pierwszych wyborów samorządowych Zabrzanie wybrali najważniejsze inwestycje prowadzone w Zabrzu na przestrzeni minionych 3 dekad. W pierwszej dziesiątce znalazło się stworzenie szpitalnego oddziału ratunkowego z lądowiskiem dla helikopterów. No i rzeczywiście jest się czym chwalić. Wystarczy spojrzeć na zdjęcia, a najlepiej to przyjść i zobaczyć osobiście, jak szpital funkcjonuje. Oczywiście przyjść nie jako pacjent, tylko jako zwiedzający, tego Państwu życzę. Ten projekt nie ograniczał się tylko do zbudowania oddziału ratunkowego z lądowiskiem dla helikopterów. Wiązał się również z przebudową dużej części szpitala i stworzeniem obszaru intensywnego nadzoru nad pacjentem. To innowacja nie tylko w skali województwa śląskiego, ale całej Polski, mówi dr Mariusz Wójtowicz, prezes Szpitala Miejskiego w Zabrzu, a więcej na ten temat w naszym Zabrzu samorządowym. Miłej lektury Państwu życzę. Mamy jeszcze dla Państwa informacje z ostatniej chwili. Od dzisiaj, 1 października, w Zabrzu uruchomiony został punkt przyjmowania wniosków do programu Czyste Powietrze. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami bądź współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych lokali mieszkalnych. W ramach programu Czyste Powietrze można otrzymać dofinansowanie m.in. na wymianę, zakup i montaż źródła ciepła, instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz mikroinstalację fotowoltaiczną. Osoby zainteresowane przystąpieniem do programu powinny skontaktować się z Wydziałem Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu pod numerami telefonów kierunkowy 32 37 33 488. Lub kierunkowy 32 37 33 445. W dzisiejszych wydarzeniach to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę miłego wieczoru. Do zobaczenia.